Parsza Behar. I rzekł wiekuisty do Mojżesza u góry synaj tak: Oświadcz synom Izraela, a powiedz im, gdy w niej do ziemi, którą oddaję wam, wtedy obchodzić ma ziemia Szabat wiekuistemu. Przez sześć lat obsiewaj pole Twoje, i przez sześć lat obrzynaj winnicę Twą i zbieraj plony jej. Ale roku siódmego odpoczynek, wielki odpoczynek, niechaj będzie na Ziemi, Szabat wiekuistemu. Samorodnego plonu żniwa twego nie zżynaj, a gron nieobrżynanych winorośli twoich nie zbieraj. Rok wypoczynku niechaj ma Ziemia. I pozostanie wam sobotni plon Ziemi na pokarm. Tobie i słudze Twojemu, i służebnicy Twej, i najemnikowi Twemu, i przysiedleńcowi Twojemu, zamieszkałemu przy Tobie. Bydłu zaś Twojemu i zwierzętom, które na ziemi Twojej, niechaj służy wszystek plon jej na pokarm. Po czym naliczysz sobie siedem lat odpoczynku. Po siedem lat siedm kroć, Aby uczynił Ci czas siedmiu lat odpoczynku, czterdzieści i dziewięć lat. I każesz uderzyć w surmę miesiąca siódmego, dziesiątego dnia miesiąca. W dzień przebaczenia każecie uderzyć w surmę po całej ziemi waszej. I poświęcicie rok pięćdziesiąty, a ogłosicie wolność na ziemi wszystkimi mieszkańcom jej. Jubileuszem będzie on dla was. I wrócicie, każdy do posiadłości swojej, i każdy do rodziny swojej powróci. Jubileuszem ma być ten rok pięćdziesiąty dla was. Nie siejcie, nie zżynajcie z samorodnego plonu w Nim, ani obierajcie nieobrzynanych winorośli w Nim. Bo jubileuszem jest, święty będzie wam. Wprost z pola plon Jego pożywać będziecie. W tym to roku jubileuszowym wrócicie każdy do posiadłości swojej. A gdy będziesz sprzedawał pole bliźniemu twojemu, albo je kupował od bliźniego twojego, nie oszukujcie jeden drugiego. Według liczby lat po jubileuszu, kupisz od bliźniego twojego. Według liczby lat plonów, sprzeda on tobie. W miarę powiększania się lat tych, powiększysz mu cenę, a w miarę zmniejszenia się lat tych, umniejszysz mu cenę bo liczbę plonów on sprzedaje Tobie. A nie oszukujcie jeden drugiego, lecz obawiaj się Boga Twojego, bo ja, wiekuisty, Bóg wasz. A gdy będziecie spełniali ustawy moje, a praw moich przestrzegali spełniając Je, zamieszkacie na ziemi bezpiecznie. I wydawać będzie ziemia, owoc swój, a pożywać będziecie dosyta i zamieszkacie bezpiecznie na niej. A gdybyście rzekli, cóż nam jeść roku siódmego? Wszak nie będziemy sieli, ani zbierali plonów naszych. Oto zeszle wam błogosławieństwo moje roku szóstego, aby przyniósł plon na trzy lata. I będziecie sieli roku ósmego, a jeść będziecie z plonu łońskiego do roku dziewiątego. Póki nie przyjdzie plon jego, jadać będziecie łoński. Ziemia zaś nie będzie sprzedawana na wieczność, bo moją ziemia, bo wyście przychodnie i przysiedleńce u mnie. Na całej ziemi władania waszego, wyzwolenie dajcie dla ziemi. Gdyby podupadł brat twój, a sprzedałby co z posiadłości swojej, przyjdzie wtedy krewny jego najbliższymu i wykupi, co sprzedał brat jego. Jeżeli by zaś kto nie miał wyzwalającego, a osiągnąć by mogła ręka jego i stałoby go na wykupno. To niech odliczy lata od sprzedaży swojej, a spłaci pozostałe temu, któremu sprzedał i tak wróci do posiadłości swojej. Gdyby go jednak nie stało na tyle, aby go spłacić mógł, wtedy niechaj pozostanie sprzedaż w ręku nabywcy do roku jubileuszowego. Wyjdzie zaś w roku jubileuszowym, a on wróci do posiadłości swojej. Jeżeli by też kto sprzedał dom mieszkalny w mieście murem otoczonym, to prawo wykupu mu służy do upływu roku sprzedaży. W przeciągu roku służy mu prawo wykupu, a gdyby wykupionym nie został do końca roku całego, Wtedy pozostanie ów dom w mieście opatrzonym murem, na zawsze przy nabywcy swoim. Dziedzicznie nie wyjdzie w jubileuszu. Domy wszakże po wsiach, nieotoczonych murem dokoła, na równi z polem ziemi poczytywane będą. Prawo wykupu im służy, a w jubileuszy wyzwalają się. Miasta też Lewitów, domy w miastach ich dziedzicznych, prawo wykupu każdego czasu służy Lewitom. A cokolwiek wykupiono u Lewitów, wyzwala się również w jubileuszu. Sprzedany dom lub miejska posiadłość, gdyż domy miast lewickich to własność ich w pośród synów Izraela. I pole też w obwodzie miast ich sprzedawanem być nie może, bo dziedzictwem wiecznym to ich. Gdyby podupadł brat Twój, a zachwiała się dłoń Jego przy Tobie, podeprzyj Go, czy to przychodzień, czy osiadły, niechaj żyje przy Tobie. Nie bierz od Niego lichwy, ani przyrostu, a bój się Boga Twojego, aby żył brat Twój przy Tobie. Pieniędzy Twoich nie dawaj Mu na lichwę, a dla przyrostu nie oddawaj Mu żywności Twojej. Jam wiekuisty Bóg Wasz, którym wywiódł Was z ziemi Micraim, abym oddał Wam ziemię Kanaan, a był Wam Bogiem. Jeżeli by też podupadł brat Twój przy Tobie, a zaprzedał Ci się, nie obarczaj go służbą niewolniczą. Jako najemnik, jako przysiedleniec niechaj będzie przy Tobie, aż do roku jubileuszowego niechaj służy u Ciebie. A wtedy odejdzie od Ciebie On i dzieci Jego z Nim, a wróci do rodziny swojej i do dziedzictwa ojców swoich wróci. Albowiem słudzy to moi, których wywiodłem z ziemi micraim, nie będą sprzedawani, jako się sprzedaje niewolników. Nie władaj nim z surowością, a bój się Boga Twojego. Niewolnik zaś i niewolnica Twoja, których mieć możesz, z narodów, które wokół Was, od nich możecie kupować niewolnika i niewolnicę. Również spośród dzieci przysiedleńców zamieszkałych przy Was możecie kupować i z plemienia ich, które u Was, które zrodzili na ziemi Waszej, oni też mogą być własnością Waszą. I możecie przekazywać ich w dziedzictwie synom waszym po was, aby je posiadali jako własność, na zawsze posługiwać się nimi możecie. A nad braćmi waszymi, synami Izraela, jeden nad drugim niechaj nie włada z surowością. A gdyby przychodzień albo przysiedleniec doszedł do zamożności przy tobie, a podupad brat twój przy nim, i zaprzedał się przychodniowi czy przysiedleńcowi u ciebie albo potomkowi z plemienia przychodnia, to po sprzedaniu się służy mu prawo wykupu. Którykolwiek z braci jego go wykupi. Czy stryj jego, czy syn stryja jego go wykupi, czy też który z bliższych krewnych z rodziny jego go wykupi, albo gdyby go stać było na to, sam się wykupi. A niechaj obliczy się z nabywcą swoim, od roku, w którym mu się zaprzedał, do roku jubileuszowego, aby pieniądze, za które się zaprzedał, zwrócone mu zostały według liczby lat. Jako czasowy najemnik niechaj będzie u niego. Jeżeli by jeszcze wiele zostawało lat w stosunku do nich, zwróci okup swój z pieniędzy, za które kupiony był. A jeżeli by mało zostawało lat do roku jubileuszowego, to niechaj mu je zaliczy w stosunku do lat swoich, niechaj zwróci okup swój. Jako najemnik doroczny niechaj będzie u niego, nie będzie władał nim surowo w oczach Twoich. A gdyby nie był wykupiony w ten sposób, tedy odejdzie w roku jubileuszowym sam i dzieci jego z Nim. Albowiem moimi sługami są synowie Izraela, słudzy to moi, których wywiodłem z ziemi micraj. Ja wiekuisty Bóg Wasz. Nie róbcie sobie bałwanów, a boszków litych i posągów nie stawiajcie sobie, a kamieni rytych nie kładźcie na ziemi Waszej, aby korzyć się na nich, bo ja wiekuisty Bóg Wasz. Szabatów moich przestrzegajcie, a świątynie moje czcicie. Jam wiekuisty.